Witamy Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej audycji, w naszym programie pod tytułem Rozmowy niekontrolowane, gdzie zapraszamy i rozmawiamy z wybitnymi poetami i artystami, które opowiadają nam trochę o swoim życiu, no i poezji. Kolejnym gościem, naszym dzisiejszym gościem jest El Señor Lobo, wybitny poeta, prozaik, tłumacz i autor liryki takiej głęboko wizyjnej, proroczej, no i patetycznej. Panie Józefie, witamy serdecznie. Hola, señoras y señores. Witamy, witamy. Panie Józefie, zacznijmy. No, tak naprawdę od początku. Przyszedł Pan na świat 19 marca 1909 roku i ponoć z tą datą wiąże się ciekawa historia, prawda? No, bardziej bym to nazwał taką anegdotą. Dlatego, że przestraszone baby po kątach mówiły, że narodził się czart. To dlatego, że mój chrzest tak jakby od razu się nie przyjął. Bo mój dziadunio najpierw mnie ochrzcił, potem byłem ochrzczony na Litwie, a później byłem ochrzczony w Warszawie, jak miałem roczek. Przez starego proboszcza, tak mi matula przekazała. Czyli trzy razy aż był pan, panie Józef, chrzczony. No to ciekawa historia, powiedziałabym, nawet, że taka mistyczna. A gdzie się pan wychowywał? No, tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że byłem takim obieży światem. Bo na początku, wiadomo, to była Litwa, później warszawskie Bielany i zaraz później Lublin, ale niedługo, niedługo, dlatego, że no, przyszła wielka wojna i zostaliśmy przesiedleni do Moskwy. Rozumiem. A i czy to tam nazwano pana atamanem łobodą? No nie, 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 bo w związku jeszcze z różnymi perturbacjami w trakcie wielkiej wojny, to po prostu musieliśmy się przenieść na północny Kaukaz, do Jeńska. I tam też poznałem wielu ukraińskich przyjaciół. Rozumiem. No ale wrócił pan w końcu do Polski, do Lublina. No tak. No w latach, na początku zaraz lat 20. Jakoś tak dwa lata po walce z Bolszewią. No niestety było to poprzedzone różnymi przykrymi doświadczeniami, które były potrzebne, tak powiem. One ukształtowały mój charakter. Na przykład tutaj, żeby utrzymać rodzinę, to z kozackimi chłopcami handlowaliśmy, a to papierosami, a to samagonem. Tak, zaraz, zaraz, ale no, miał pan wtedy 10, no max 12 lat. Bardzo młodym chłopcem, że tak powiem, był pan. No cóż. Tato chory był bardzo i musiałem jakoś utrzymać rodzinę, a mama i siostra ciężko znosiły trudy wojny. No i stety albo niestety, to trzeba oddać honor, że ja czułem się jak ryba w wodzie, handlując tu i ówdzie. Rozumiem. No ale po powrocie do Polski zaczął pan już tak działać w kierunku artystycznym. Chyba się pan ze mną zgodzi, prawda, że już było takie... Wtedy takie początki. No, ja muszę się pani pochwalić, że już od siódmej klasy szkoły podstawowej ja byłem dyrektorem szkoły teatru. O, naprawdę. Także tutaj musiałem równocześnie chodzić do szkoły, ale też pracować i dbać o mamę. Pracowałem jako telegrafista na poczcie. Rozumiem. No, bardzo wcześnie musiał pan w takim razie dojrzeć do takich, no, dorosłych obowiązków. A jak to się stało, że zaczął pan pisać swoje pierwsze utwory? No, wie pani, z początku to bywało tak, że pisałem do szuflady. No jak każdy poeta, no tak zaczyna, że pisze tutaj tak, do szuflady różne rzeczy, różne dziwactwa wyprawia. I ja co? Szkolne czasopismo zaczynam też prowadzić. W Słońce. O, W Słońce się nazywało. No i przyszły też
20 urodziny. Mm-hmm. I za własne pieniądze wydałem tomik Słońce przez szpary. I wie pani co? Tak. Tuwim się tym moim tworem zainteresował i powiedział, rób tak dalej. Niesamowite. Ale proszę mi powiedzieć, bo nazywali pana także enfant terrible. No, to dosyć gruboskórne określenie. Mieli pewnie trochę racji. Co tu dużo mówić? No, moje życie było dosyć ciekawe, ale wydaje mi się, że taką metkę też zaczęli mi przypisywać po tym, bo ja studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mm-hmm. na Wydziale Prawa. Tak? I ja w tym czasie napisałem taki, jakby to nazwać, taki bardziej, taki wiersz o czerwonej krwi. Mm-hmm. On był inspirowany odami barbarzyńskimi Carducci'ego. No i on był obrazoburczy, muszę przyznać. Wulgarny, muszę przyznać. Lubieżny, muszę przyznać. I zostałem po prostu wtedy oskarżony o obrazy uczuć moralno-religijnych i wydalony z uczelni. I stąd w takim razie rozumiem, że to określenie. Ale proszę powiedzieć, bo wiem też, że bardzo przyjaźnił pan się z Józefem Czechowiczem, który nomen omen był również u nas tutaj na poprzednim spotkaniu. No, nasza przyjaźń to było różne lubieskie życie i wesołe życie, wie pani. No co tu dużo mówić, wie pani, ja z nim, tak jakby za nim pojechałem do Warszawy. My tam robiliśmy najazdy, awangardy. W jednym mieszkaniu żeśmy mieszkali. Z Michalskim właśnie, z Józiem. Piętakiem, Mrozowskim, no. Świetna kompania. No tak. Ale współpracował pan również z Żagarami i tak naprawdę taki, można powiedzieć, że powrót trochę do kolebki własnej. No owszem, bo my to tak z Józiemśmy rozkręcili tę grupę, dlatego że proszę zauważyć, że zarówno Józio też gdzieś na tej Litwie był. Ja też z tą Litwą jestem związany. No w mojej sytuacji to po prostu był taki powrót do kolebki. No właśnie. No, nie bał się pan również wypowiadać swoich opinii politycznych, bardzo często, może nie kontrowersyjnych, ale odważnych, to jest dobre słowo. No i pewnie stąd też ta lubelska szopka polityczna, no i taka łatka, powiedziałabym, chyba skandalisty. No. Moja droga. No. Czy skandalisty, to ciężko powiedzieć, ale tutaj po prostu ja pisałem to, co czułem. Pisałem to, co widziałem, bo takie rzeczy, jakie się działy do tej pory zresztą się dzieją. I wtedy spotkałem się z takim zainteresowaniem. To było ogrom zainteresowania. W latach 30. nawet sztukę wystawili, szanowna panienko. Wystawili sztukę i 30 lalek musieli użyć do tego spektaklu. No, w tym Lublinie, tak powoli woda płynie. I chyba się nic nie zmieniło. No, ale ten Lublin to ma nie tylko takie złe strony, ale również dobre. I mam wrażenie, że wyzwala panu, mi się wydaje, takie uczucia melancholii, może też trochę tęsknoty, prawda? No, o tym też często o tym pisałem w swoich takich utworach jeszcze młodzieńczych, pisanych do szuflady i też pisałem o tym właśnie, jak tak sobie przypomnę, w Lubelszczyźnie. Tak, i a propos tej Lubelszczyzny, to za chwileczkę przed nami wystąpi Dania z taką interpretacją właśnie tego wiersza napisanego przez pana. Danielu, serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Salut. Bardzo mi miło. Zawsze chciałem poznać. Dobrze.
śpiewa do gardła, ani wiesz, skąd i dokąd cię wiozą. Czy tęsknota daleka, czy rozpacz i strach? Sercem ty słów już zabrakło do wyznań. Na pastwiskach, na rzekach, po majdanach i wsiach wciąż usypia moja Lubelszczyzna. Wydeptanych i szos, gdzie się z wiatrem spotykał i ziemi bił czoło. Dość słyszała tych pieśni, więc pozna mój głos. Kiedy na nią po imieniu zawoła, zmierzchy fiołkowe, zatoczy się wóz. Furman zmoknie narosłe mierzyny i rusza. Ach, i droga wiodąca szpalerami plus. Między wolne jabłonie jedliną się snu, łami oczy, przesłoni. Lecz do łaz się nie przyzna. I wśród leśnych uroczysk, wśród majdanów i sił, cicho uśnie moja mężczyzna. Polnych grusz i złotych sosen, gdzie mi se zsiadłym lechem nakrywa bochen lewa, gdzie płatki psów poraną piją rosę. Od dawna już wracać mi potrzeba, niech tylko tani wóz płynie pierwsza kra. Niech w zwierzynieckich lasach zakwitną krzaki leszczyn. Usłyszę, jak o zmierzchu pastuszyn gra, jak mi pod stopą sucha gałąź trzeszczy. Bogu swego dziada.
pozdrawiamy Cię, Danielu. No, przepiękna interpretacja, która przeniosła nas w taką tą lokalność, no i sielskość tej Lubelszczyzny. Panie Józefie, dziękujemy za tak przepiękne te słowa. Oczy zamyka mi Lubelszczyzna, po niebie mi pomyka. Ale wróćmy do naszej rozmowy. Chciałam nawiązać do tego, że większość życia jednak spędził Pan na emigracji. No i domyślam się, że ta tęsknota za krajem, za Polską i za Lubelszczyzną zawsze gdzieś tam była w Pana sercu, prawda? No. I Pani, tutaj też było tak, że podczas wojny ja zostałem przeniesiony do Hiszpanii i miałem nadzieję na to, że wrócę do Polski, że będę ją budował, że tak powiem, od nowa, budował jej tożsamość, zniszczoną. No ale niestety już osiadłem, zostałem w Hiszpanii i tak już po prostu jest, tak już zostało takie. Zresztą mam w genach taki po prostu chyba, no, coś takiego w rodzaju takiego Odyseusza, podróżnika, taki po prostu już jestem. Rozumiem. Ale taki pierwiastek polskości został chyba w Pana życiu między innymi dzięki współpracy z polskim oddziałem Radia Madryt, prawda? No tak, bo proszę sobie wyobrazić, że ja już tak przesiąkłem tą iberyjskością. Ja wydałem, proszę Pani, szanowna redaktor, dwie książki w języku hiszpańskim. I no wiadomo, człowiekowi czegoś po prostu brakuje. No, z bracią swoją chcę się gdzieś też jakoś integrować. No i też dlatego miałem też podziurki w nosie. Że tak ujmę to bardzo kolokwialnie. To, co się działo z Polską po 1944 roku. I stwierdziłem, że trzeba tworzyć jakieś ruchy oddolne. Tak? I dlatego też tutaj się tworzyło Radio Madryt, czy działało się, pisało w paryskiej kulturze, czy w londyńskich wiadomościach. No, po prostu no, to taka podstawa, podstaw. Mhm. Musiała być dla mnie, tak, dla mojej moralności. Tożsamości, rozumiem. No tak, mimo tego, że dojrzał Pan, tak, Pana poezja dojrzała tak bardzo emocjonalnie w tej Hiszpanii, to mimo wszystko odznaczała się nadal taką buntowniczością, prawda? Wie Pani, bo to było też tak, że mnie cały czas fascynowała taka ukraińskość. Mhm. Taki gwałt, taka dynamika. Coś musiało się po prostu dziać w tej poezji, takie emocje. Mnie w ogóle, tak powiem szczerze, średnio też interesowały takie formalne czy to artystyczne wymogi. Tak. Mhm. A wie Pan, że określają Pana ostatnim romantykiem? No, wie Pani, nie wiem, to tak mówi, ciężko mi to też w ogóle stawiać takie tezy, jakieś diagnozy, ale faktem jest, że po prostu podchodzono do mnie z taką podniosłością i taką patetycznością i ja też się poniekąd tak czułem po prostu, że jako taki ogromny, ogromny romantyk, to po prostu jest moja tożsamość. No, nie wykrzewię tego, co mam w sercu tak naprawdę. No tak, nie wyrzuci się tego, co się ma głęboko w duszy, to prawda. Ale wie Pan, tak nawiązując do Tymona Terleckiego, on określił Pana kolejnym wcieleniem Baryki, no i kontynuatorem Żeromskiego. Co Pan na to? No nie wiem, jak mnie nazwał, ale muszę powiedzieć, że w mojej poezji no jest coś takiego, taki bulgot krwi. Mm. Taka nagłość, taka intensywność, takie szaleństwo. Tak, bo Baryka też był, można powiedzieć, takim Odyseuszem, tułaczem. No i Pan, podobnie jak on, też zmienił swoje podejście do komunizmu. No, wie Pani, w latach 30. nielegalnie zabrałem się na Ukrainę i to, co tam widziałem, no naprawdę, to jest bardzo, bardzo przykre doświadczenie. To wielki głód, stalinowski terror. I po tamtym czasie powiedziałem koniec. Ja już nie mogę z tym się po prostu już utożsamiać. I stwierdziłem Palgo 6, że
To po prostu nie dla mnie, tak? To jest po prostu zadawanie gwałtu sumieniu z tym, co idą razem z nimi. Rozumiem. No i pewnie stąd też pana taka bliskość tej kulturze, taka sympatia do braci ukraińskiej, do tej koleczyzny. No, tutaj tak naprawdę też muszę przyznać, że dużo mi dała też moje dzieciństwo, tak? Na kozacko-przyjaźnie. To ile razy zrobiliśmy, ile to nawiązałem przyjaźń. Ja też miałem taką łatwość. Tak jakby z uskutecznianiem tej tradycji ukraińskiej. I no, muszę też przyznać, że czy to sam klimat przebywania tam, czy też ich uprzejmość, ich zaradność, no, robiły zawsze na mnie ogromne wrażenie. I stąd też pewnie kontynuowany ten tytuł Atamana Łobody, o którym dzisiaj już wspomniałam. No, Ataman Łoboda, o którego tak pani pyta, to faktycznie mój protoplasta, ale no nie chodzi o tego Łobodę, który walczył w powstaniu z Nalewajką, tylko po prostu, no to był, w Ukrainie to jest bardzo takie powszechne nazwisko, mówię, Łoboda, no dużo ludzi tak na siebie. A mi się wydaje, że co piąty to jest Łoboda. Rozumiem. Ale dogadywał się pan bardzo dobrze z braćmi ze wschodniej granicy, prawda? No, tak jak już wspomniałem, że ja nie miałem problemu, żeby nawiązywać z nimi przyjazne stosunki. I tak już naprawdę w takim też późniejszym życiu, tak? Czy to podczas właśnie współpracy takiej, czy też redakcyjnej, takiej merytorycznej. I muszę przyznać, że nasza wspólnota, chociaż miała tragiczną historię, to zawsze mi zależało na takim pojednaniu i uświadomieniu sobie wzajemnie własnych błędów. To piękna idea, muszę przyznać. Ale wie pan, tak z drugiej strony, no niektórzy koledzy twierdzą, że no nie zawsze się z panem dobrze współpracowało. Tak, a z hiszpańskiego, tak jeszcze dodam, że początek pana nazwiska, czyli Lobo, w tłumaczeniu na polski to wilk. Czy pan się czuje takim wilkiem? Na początku bardzo chciałem pozdrowić serdecznie moich kolegów, którzy tak uważają. Natomiast jeśli chodzi o tego Loba, to ja w Madrycie miałem taki swój ulubiony bar, co się zowił Anhupe. No i ja tam właśnie codziennie przebywałem, poznawałem wielu lokalnych tutaj mieszkańców, którzy też fascynowali się moją poezją i chcieli ją przekładać na hiszpański. Ja lubiłem głośno żyć. I często też podczas pracy w radiu to moi szanowni koledzy, którzy tutaj już wspominali o tym, jakie trudy ze mną mieli. No i tak, no muszę przyznać, że tak było. Nie byłem łatwy. Bardzo byłem krzykliwy. Rozumiem. I już tak w zasadzie na zakończenie pozwolę sobie zadać panu takie pytanie. Czy wierzy w pan w to, i tutaj pozwolę sobie zacytować, że młodzi podobno wciąż całują się w ogrodzie saskim, a Bystrzyca podobno też ciągle płynie? No tak, spływało się kajakiem do Zębożyc. Piękne to były czasy. Zamykam oczy i tutaj teraz, jak z panią rozmawiam, czuję się jak właśnie w Lublinie lat 30. Mam przed sobą saski ogród i te wszystkie pary, pierwsze miłości, poetów. Takie amatorskie koncerty. Tak, i teraz właśnie pozwolimy panu oraz państwu się przenieść do tego Lublina lat 30., gdzie Wenus wszędzie zastawia swoje zatrzaski. No a w ten świat zabierze nas po raz kolejny Daniel z utworem, w zasadzie wierszem pana pod tytułem Zębożyce. Interpretacji właśnie Daniela prosimy serdecznie. Salut. Pani Wenus wszędzie zastawia swe zatrzaski.
dno ciągle płynie. Chce się człowiekowi, chce się tańczyć, chce się uprawiać fiestę, chce się bawić. To prawda, ale na dzisiaj już niestety, i mówię to z żalem, musimy kończyć nasze spotkanie, nasz program, tę rozmowę. Panie Józefie, bardzo serdecznie dziękuję, że zechciał Pan do nas tu przyjść i że znalazł Pan troszeczkę czasu, żeby nam opowiedzieć o swojej przyszłości, zabrać nas w tę przeszłość, do tego pięknego Lublina. I dziękujemy też za te odważne słowa w Pana twórczości. Mam nadzieję, że się udało zabrać Państwa na ciekawą eskapadę. Ja życzę Pani, Panu i Państwu wszystkiego, co dobre. Do zobaczenia. Dziękuję. Też się z Państwem żegnam, ale zanim jeszcze powiem ostatnie słowo, to chciałabym zaprosić na kolejne spotkanie, tym razem z jedną z lubelskich poetek. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj.